Belgijska pisarka Amélie Nothomb publikuje od lat 90. W ubiegłej dekadzie wydała książkę Le Feu du Prince. W polskim przekładzie Tak wyszło. Powieść zaczyna się dość niestandardowo. Radą, co zrobić, jeśli goszcząca u nas osoba umrze. Nie należy dzwonić na policję. Należy wezwać taksówkę i udając, że wieziemy chorego przyjaciela, poprosić o przewiezienie na SOR. A tam okaże się, że biedak nie przeżył. Główny bohater nie korzysta jednak z tej rady, a gdy okazuje się dodatkowo, że nowo poznana goszcząca u niego osoba jest łudząco do niego podobna, bierze jej dokumenty i wietrząc spisek, jedzie pod adres, który w tychże dokumentach znalazł. Od tego momentu mamy powieść lekką, łatwą i przyjemną o tym, jak być szczęśliwym, młodym i bogatym. To czysta rozrywka i nie dopatrujmy się w tej powieści niczego głębszego. Napisana jest prostym językiem, co ma zaletę dla tych, którzy chcieliby zapoznać się z wersją oryginalną. Mocne B1 wystarczy. Tym bardziej, że możemy również pomóc sobie wersją dźwiękową, co też ja zrobiłem, równocześnie mając przed oczami tekst, a w uszach dźwięk.